Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Gwiezdne Wojny Jedi Ocalałem. No i jak widać do tej salunu, o tak to się nazywa, sprowadziliśmy trochę muzyki. Miło się to zrobiło, nabrało to klimatu. Hej, fajnie, że oboje znaleźliście Pailunę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Przy okazji, jestem Ashabi. Jestem Kal, a to BD-1. Stary, nie wspomniałeś, że to miejsce jest taką ruderą. Ten salon ma kiepską akustykę, dziwnych klientów i ledwo działającą łazienkę. Jest idealny. Chętnie posłucham, co tam macie. Playlista Griza jest chyba starsza od Wielkiej Republiki. Możesz na nas liczyć, Kal. Podbij do DDEC, jeśli chcesz usłyszeć coś konkretnego. Tak zrobię. Dzięki. Czyli co, to tutaj możemy odpalać bity domy? Zobaczmy. No jest to miejsce, to teraz stało się jasne, po co możemy to zakupić, gdzieś tam wydać. No ciężko znaleziony priorytet. Ale no właśnie, będąc przy nim, wyruszamy dzisiaj jeszcze na 3 misje poboczne, ponieważ mamy 3 kółka na mapie, powiedzmy takie poboczne, fabularne, które na pewno warto zrobić, bo dadzą mi dużo mocy, no i dużo sensu wprowadzą do naszej historii, bo zazwyczaj za tymi kółkami kryło się coś więcej. Na przykład mogliśmy odpalić muzykę dzisiaj w kantynie, tak by nie było. Więc medytujemy, lecimy i myślę, że w następnym odcinku wyskoczymy już na misje główne, a taką swobodną eksplorację, gdzie będziemy sobie nadrabiać różne miejsca na planecie, może zostawimy na live, bo za moment kończymy Dead Island 2 i myślę, że tam to by wyszło całkiem fajnie, no bo jeszcze kwestia otwarta, tak? Pozostawiam to komentarzom. Możemy robić też i takie rzeczy na odcinkach, tylko mam wrażenie, że to nie jest aż tak porywające. A samo Kobo pewnie zajmie jeszcze takie 6-7 odcinków swobodnej eksploracji, co przełożyłoby się na 1-2 live'y i mielibyśmy to samo. No ale to kwestia do zastanowienia. Natomiast misje fabularne, czy te z kółek, tak, to co dzisiaj zrobimy, byśmy sobie już zostawili normalnie na odcinki, tak, do tej pory. Więc mam nadzieję, że takie rozwiązanie byłoby fajne. Ale do wtorku jeszcze lecimy z Dead Island 2, więc do tego czasu możemy podjąć decyzję, jak to rozwiązujemy. Póki co jeszcze jeden odcinek z zadań trochę pobocznych fabularnych, tak to nazwijmy. I od następnego wraca już fabuła. Myślę, że na trochę dłuższy czas, tak żeby też i poznać tutaj nieco tej historii. O! Czy my się znamy? Trochę jakbyśmy się znali, rzuć nam go tutaj! Zrobimy z nim porządek. Dzień dobry. Oj, ale kolega chyba nie jest zainteresowany, żeby się dogadać. Jak to działa? Faktycznie przed czerwonymi też nas... Oj, przed czerwonymi też nas chroni, tylko jedyny minus... Blokuj! Oj, tego nie zablokował. Jedyny minus tak naprawdę... O kurcze, złapał nas. No ten co... Nóżki mu nie możemy odcinać, ale rączkę jak najbardziej. Ciekawe jak teraz będzie chwytał. No, oj, uciekaj! Ten blok jest o tyle niefajny, że potrzebuje chwili, żeby się uruchomić, tak? To nie jest takie natychmiastowe. Nie możemy biegać, tak? Bo jak biegamy na duszę B, no to kuca, no i zapomina o tym, żeby blokować. Taki to tu układ. No ale dobrze. Kolega dostarczył nam trochę punktów. I doprowadził do jakiejś dziwnej miejscówki. Lecimy, skorzystamy z tego. Że już tu jesteśmy i sprawdzimy, do czego nas to doprowadzi, chociaż przyznam, że no właśnie przy tej swobodnej eksploracji naprawdę możemy się to zgubić. No misja prowadzi w tę stronę, ale tutaj też nie ma za dużo przestrzeni, więc zaliczmy szybko okolice, a nuż znajdzie się coś fajnego, jakieś dyski danych czy inne rzeczy. Zanieśmy ten dysk danych do Z. Proszę bardzo, na zawołanie, bo tak jak widzieliśmy, one pozwolą nam później odpalić atuty, co też byłoby fajne. Skrzynia z tym? Łap! A kolega poleciał. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego wąsa, to do misji głównych zetniemy, tylko no, to jest taki wąs eksploratora, tak, nie jedną jaskinią tu przetrząsł i znalazł to i owo, skarby, priorytet, dyski danych i inne rzeczy, jakie tutaj możemy znaleźć. O,
No i że też tu nie trafiliśmy na samym początku. To jest takie szczęście w nieszczęściu, albo nieszczęście w szczęściu, bo jaki byłby ładny widok, tak jakbyśmy spojrzeli na to, do czego to może służyć. No, zastanowienie. Co dalej? A to już wiemy, ale kto mógł wiedzieć, że jak pójdziemy na lewo, to to będzie misja główna. O, nasz kolega od rybek i ciekawych historii. Zobaczymy, co ten razem ma do powiedzenia. Kolega z Czech, ahoj! Patrz ostrożnie, chłopcze! To doprawdy rzadka zdobycz! Jaka? Słynna ryba Fa! Jej historia to opowieść o chciwości i potwornej tragedii. Niewiele już się ostało, Fa. Ich gruczoły są soczyste i pyszne. Ja jednak nie zamierzam odbierać biednemu stworzeniu narządów. Okej. Fa to mydełko znałem, ale ryba? Gdzie on tam w tym nurkuje? Nieważne, ważne, że działa. No cześć. Planuję zabrać się do salonu, gdzie być może znajdę mu kiedyś partnera. Bawisz się w swata, co? Znalazłeś już kiedyś jakąś rybę Fa? Nie, ale w połowie. Chodzi o to, żeby zostawić świat lepszym, niż się go zastało. Wielkość śladu na wodzie zależy od wielkości rzuconego kamienia. To może wysłuchasz opowieści, chłopcze, he? Zawsze chętnie. Kontynuujmy opowieść. Ostatnio ostrzegałem o przybyciu Grapnela. Wielki statek spadł na nas niczym kotwica tonąca w głębinę. Nigdyś nie widział straszliwszego okrętu. Był ostry jak ryba. Dziób miał jak koścista ryba. Miał trzy wielkie szpony. Podwozie. Ale wtedy rozwarły się jego szczęki. No to tak, rampa ładunkowa. A teraz cichaj i daj skuwie opowiadać. Rozwarły się szczęki, wypluwając potworną załogę. Tak diabolicznych rybaków toś jeszcze nie widział. A na ich czele stał najgorszy ze wszystkich. Kapitan Łaniek Łet. Rogaty Besalisk zamierzał łowić na naszych akwenach. Byli łowcami trofeów i poszukiwali najrzadszych zdobyczy. Ale my, Sakawianie, stanęliśmy okoniem. Przecie zmagaliśmy się z wielkim rybim głodem. Każda ryba była cenna. Uff, groźny szyper nic sobie z naszych trosk nie robił. Beknął tylko i wydobył z bakisty potężny harpun. Czekaj! Zakrzyknął młody skuwa, zeskakując z głazu. Znam te wody jak własną kieszeń! Mało ryb uświadczysz pod tym lodem. Ale... ciągnąłem dalej. Jeśli zabierzecie mnie ze sobą i zostawicie wioskę w spokoju, pokażę wam, jak dopaść na haczyk najrzadsze okazy. I wtedy groźny kapitan pogładził swą pokaźną brodę. Po długiej chwili wyciągnął dłoń i wyszczerzył się okrutnie. Chłopaku, rzekł, masz ty szczęście. Akurat trzami jednego do załogi, który zna się na morzu. Oj, Karl, gdybym tylko mógł się cofnąć w czasie do chwili, gdy uścisnąłem szorstką łapę kapitana Łeta. A żałuję, że zeskoczyłem wtedy z tego głazu. Lecz spotkanie z Undaną wzbudziło u mnie ciekawość nieznanego. Nie mogłem oprzeć się zewowi przygody i chciałem ratować pobratymców. Więc odleciałem na Grapnelu z myślą, że sprawa załatwiona, że będę rybakiem kapitana Łeta. Oczywiście to był dopiero początek wojaży, bo gdy Grapnel skoczył na orbitę...
Kolejne kłopoty? Ale tylko gadam i gadam. Wróć inną porą, to opowiem ci więcej. Nie no, ten potrafi kończyć w najlepszym momencie. Punkt medytacji, punkt odczytania wiadomości. I tutaj też jeszcze jedna propozycja z waszej strony. Tu pytanie, czy może faktycznie miałoby to sens, żeby podsumowanie odcinka, tylko nie wiem, czy nie znikają te wiadomości po jakimś czasie, ale żeby te wszystkie informacje, jakie nam wyskakują, czytać na koniec odcinka, a nie przy każdym punkcie medytacji. Może miałoby to ręce i nogi, ale to kolejne pytanie, jak ta seria by miała być prowadzona dalej. Wielkopyska Fa, która nazwę otrzymała z uwagi na swój charakterystyczny wygląd, preferuje zacienione wody. Kolumny i roślinność lasu bazaltowego na Kobo zapewniają rybie Fa świetne warunki. Stosunkowo duża tylna płetwa niczym ster okrętu ułatwia manewrowanie ciągłymi, delikatnymi ruchami. I Kiedy nieznana załoga rybacka przybyła plądrować akwenę Sakwitare, Skuwa zawarł z jej kapitanem umowę, że użyczy swoich talentów pod warunkiem, że nigdy nie będą łowić na jego ojczystej planecie. Dołączył do załogi Grapnela, czyli statku dowodzonego przez nikczemnego bezaliska imieniem Łaniekłet. Tak to jakoś im było. Pokaż, jak to tu głęboko. Zostanie jego słodką tajemnicą, jak się tu odnaleźć. A jak my tu mamy się odnaleźć? To jest pytanie. No dobrze, lećmy. Chyba za bardzo nawet nie ma gdzie zeskakiwać. Wszędzie daleko. Albo tam na szczyt? Nie, tamto winda chyba nam potrzebna, żeby dolecieć. Lecimy raz jeszcze, może to wyjdziemy. Chyba bezpieczniej będzie. A już myślałem, że tam się odbijamy. Bezpiecznie nam będzie tutaj szybciej zlądować. Zhakować skrzyneczkę. Chyba nie możemy tego zhakować. No to mieczem otwierać. Kurczę, problemy. Nic z tego. Ale panie, to nic nie działa? Winda też jakby gdzieś u góry. Najgorzej, czyli znów nic dla nas. Nie dla Kala to. A tak nas zachęcili. No, to jest kolejny powód, dla którego taką wnikliwą eksplorację bez kropek zostawiłbym na później, bo no jak widać, wiele rzeczy jest jeszcze niedostępna i wyjdzie na to, że będziemy przychodzić tu po kilka razy. Oj, Kal! Chyba będzie trzeba odpocząć zaraz. No i przyjdziemy tu po kilka razy jednocześnie nic nie zyskując, tak? To i tak będzie trzeba tu wrócić. Ale co sobie zwiedziliśmy okolice, to nasze. To tak, idziemy odpocząć. O, kolega już uciekł. Jedyny minus tego odpoczynku, że pojawi się ten potwór, który nas trochę średnio polubił. Chyba. No właśnie, zobaczymy, czy ci wielcy wrogowie też się tu pojawiają ponownie, czy jednak będziemy mieli z nim spokój. I lecimy na drugą stronę, gdzieś tam, gdzie kropka nas chciała zaprowadzić. Przygarnąć ją. O, słyszę gościa. Jest. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. To nie jest tak, że dobrze, czy niedobrze, nie? Po prostu. Ten jeszcze bym mógł nas gdzieś zabrać, odprowadzić, to nie. Kolego? Chyba, że on jest plecami do nas. Nie będziemy go zaczepiać. Nic się nie stanie złego, a my idziemy sobie tutaj. To musi być jedna z komnat Wielkiej Republiki. No to zobaczymy, co ta Wielka Republika przed nami skrywała. Fajny ten V-Heister, taki pilot uniwersalny. Tylko nie fajne jest to, że mamy tyle przestrzeni, a żadne dyski danych nam to nie wbijają. Jestem oburzony. Wow! No ale może ta wyprawa nam to wynagrodzi. Szturmowiec tutaj? W jaki sposób oni trafili do tego jakże ważnego dla nas miejsca? Witaj, Jedi. O, cześć. Santari Kree. Nie zawsze od razu widzimy przeznaczoną nam ścieżkę. Droga ujawni nam się tylko poprzez cierpliwość, rozmyślania i mądrość mocy. Spoko. Znamy te coachingowe gadki. Przejdźmy się, chociaż co? Rozumiem, że tam możemy wybudować podobny pomost. O, daje nam moce.
sądzą, że coś kryje się za otchłanią? Zgadza się. Planeta. No cóż, mam nadzieję, że to warte tych starań. Też na to liczymy, bo jak rozumiem, mamy kolejną świątynię do przemierzenia, rozwiązania problemów, jakie tutaj mają miejsce. To, co to jest? Wichajster do przestawiania? Tak. To chyba nie działa ta część. Jak to na mapie wygląda? A, na mapie wygląda tak, że mamy tam przejście i tam kolejny wichajster do ustawienia. I tu jeszcze tego nie uruchomiliśmy. No dobra. No dobra, tylko gdzie tu są kulki? A mam, to jest jakieś przejście. Chyba powrót na start. Tak, dobrze. To, czyli orientacja w nas jeszcze dobra. To spróbujmy zrobić to inaczej. Przestaw. Nie wiem, czemu nie mogą tego dotknąć, ale brzydzą się dotyku może, czy coś. Jakie ładne stópki pozostawia nasz kolega, jakby po śniegu biegał. A to długo tu zostaje, czy... A nie, zaraz znika. A, brakująca kula. No dobra, to wiele tłumaczy, tylko tak. Kurczę, nie dorzucimy tam. Trzeba jak tu... Na Jedi przystało przejść, jestem na piechotę. Może nie dotykamy dźwigni, ale... Z miejsca... Nie, nie, kulo, wrac, kulo! No to się przynajmniej przekonamy, czy te kulki się odnawiają, jak nam spadną. Na szczęście tak. No to kolejna umiejętność. Jedi, nie kłaść przedmiotów niecodziennego użytku obok miejsc, które chcemy dmuchnąć. Opuść kulę. Z dala od niej. Przedmuchaj. Podnieś. Wracaj. Idziemy z tym tam. To trzeba było od razu polecieć. Chociaż nie, byliśmy w stanie... Byliśmy w sumie w stanie od razu, no. Ale skąd znać taką kolejność działań? Teraz tak. Kulo, nie zgub się. Zestresowałem, że ona... Och, dobra, już myślałem, że się skula nam na dół. Chodź, windo, z powrotem. Ale i tak nie może być! No, oszukała... A kulo... Wrócimy tu zaraz. Kto to wymyślił, że te kule tak szybko się rozpadają, gdy nie są w naszych rękach? Czy też, jak rozumiem, w tych slotach? Och, no może i lepiej, bo jakby się nam gdzieś zablokowała, to przynajmniej zniknie. A z drugiej strony, wiemy, że nie możemy jej sobie odłożyć na później. A, to nie jest zepsute przejście, tylko taki pomost, który po prostu zniknie w którymś momencie, więc jak się dobrze rozpędzimy, to po ścianie powinniśmy dojść na drugą stronę. No ale dobra, zobaczmy najpierw, co my tutaj mamy. Jak to działa? Ej, czekaj. Aha. To skomplikowane, bo nie wiem, czy lepiej, żeby było na dole, czy u góry. I co, my serio nie wykonamy to podwójnego skoku? No nie, chyba by zabrakło nam trochę, niestety. Aż tak potężnym Jedi to my nie jesteśmy, ale to zróbmy ze sztuką biegania po ścianach. Jak tutaj nam sugerują. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zastanawia mnie... O, tu jest jeszcze jakiś dym. Nie przypominam sobie, żeby Santari Cree kiedykolwiek stroniła od wyzwania. Prawda. A to konkretne zadanie wydaje się szczególnie ją motywować. A nie, już myślałem, że nie działa to tak, jak myślałem, że będzie nam działać. Wow! Wow! Jeszcze raz wow! Oho! No, szybciej niż planowałem. No to na pewno tędy z kulką nie przejdziemy. I cyk, góra, Jedi, góra. Co nam wymyślili? Ciekawa, jaka jest nagroda za całą tę przechadzkę. Niezwykle skomplikowaną. Odsłuchanie wiadomości. Moja padawanka się niecierpliwi. Czyż nie wszyscy kiedyś tacy byliśmy? Pytanie, jak sobie z tym poradzi? Wszystko we właściwym czasie będzie, ale... O, pip, 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 pip. Co ty masz, pip, pip, pip? Tajne spotkanie. Myślę, że jakieś podpowiedzi. Wygląda trochę jak portal. W sensie gra portal. Cóż my tu mamy? Założę się, że Zi coś wyciągnie z tego dysku. Ja tam liczę, że coś nam da. Czy my możemy sobie tę kulkę... Oj, możemy! Tylko czy my mieliśmy ją tam zabrać? Z
drugiej strony innej opcji nie mamy, ale czy nie dorzucimy tam na drugą stronę. Moment, co my mamy z tą kulką zrobić? Bo myślałem, że sobie przerzucimy ją tam, ale... Kurczę, jakby to było na dole, to też niewiele daje. Moc w nas niewielka. Tak niewiele brakuje. Tak jesteśmy blisko tego, żeby to uruchomić w tamtym punkcie. Jesteśmy w stanie kulkę... To by były jaja, ale wątpię, żeby się udało nam to tak sprawnie wykonać. Spróbuję ją rzucić tu, żeby nie spadła na dół. Nie! O kurczę, ona leci szybko. Kulo, wracaj! No to kula już do nas nie wróci, bo chciałem ją przerzucić tu i teraz ją tu przykleić, ale... To nie do końca chyba mogło tak zadziałać. Raczej mieliśmy zostawić sobie to na dole. I patent z kulką mógłby się nawet udać, gdyby sobie to tu zostało i tu by zbudowało nam most. Później schodzimy na dół po kulkę, przestawiamy do góry, jedziemy wyżej? Tylko po co byłby nam ten most u góry? No dobra, to zaraz to zrobimy, no chcąc nie chcąc, trzeba wracać, bo... A nie, ta kulka się tu pojawiła! Ale to i tak ją tutaj przynieśmy na szybko. To tyle dobrze, że ona się nie pojawia w tym slocie początkowym, tylko w ostatnim miejscu, w którym było jej dobrze. Z drugiej strony, jeżeli i tak cała zabawa polega na tym, że my mamy... Czy jesteśmy w stanie to jakoś delikatnie opuścić? Jeżeli my i tak musimy tamtą windę ściągnąć na dół, no to na niewiele nam się to tu zda. Tak, ale możemy przynajmniej spróbować rzucić, chyba że tam idzie dorzucić. Tam też coś jest. Tylko, że gorzej jak tam sobie zablokujemy kulkę na część, na czym nie mieliśmy jej zablokować. Ale mam nadzieję, że gra przewidziała takich tutaj kombinujących. Bo teoretycznie to tam może wpaść. Najlepszy wybór, czy najlepsza opcja to by było wrzucić to tutaj. Ale, no nie doleci tędy. Tam rozumiem, samo też nie wpadnie na wymagany slot. No nic, musimy chyba windę ściągnąć na dół. Może jest szansa, że wtedy do niej to doleci. No bo inne opcje to tu nie widzę, patrząc na to, że no niestety jak tym rzucimy, to sobie dość mocno odbija się od ścian. Więc lecimy ściągnąć windę niżej. Chociaż moment. Łap kulę. O! Jest! Nie wiem, czy nie oszukaliśmy... Nie! Nie! No, kurczę! To co oni nam narysowali, że jest na miejscu? Pokaż. Koszykarz się znalazł. Ej, ale tam jest moc na dole jeszcze do wzięcia. To i tak będzie trzeba to odpalić. To tylko pokazuje nam, że teoretycznie mieliśmy chyba tę kulę załadować na dole. No ale cóż... Mam nadzieję, że nie zepsujemy tutaj nic, jeżeli wyląduje ona w tym miejscu. Przejdźmy się po okolicy. No, zakładam, że ta świątynia będzie cały czas dostępna. Udało nam się tyle tutaj już zrobić tych rzeczy. Dobra, tę kulę prawdopodobnie jak tam wrzucimy, będziemy mogli wbić tutaj. Tam w ogóle jest przejście na drugą stronę. Ale zastanawiam... O! Możemy biegać po tej ścianie. Może nawet... Nie, trzeba było? Trochę przeraża mnie ta kwestia, że będziemy biegać po tej ścianie. Mogliśmy tu przejść bez większych problemów. Ale teraz tak myślę, zamiast lecieć na drugą stronę, może uda nam się bezpiecznie zaskoczyć tutaj. O właśnie, oszukać trochę system. No my tamtą kulę też byliśmy w stanie sobie chyba jakoś tu przerzucić, przelecieć dookoła. Ciężko powiedzieć, jak to mogło być ostatecznie rozwiązane. Nawet może musimy tamtą kulę przerzucić. Ślepy zaułek? O co tu w ogóle chodzi? Dobra, rozgryzę to. Najgorzej jakby się okazało, że mieliśmy tę kulkę w dobrym miejscu, w dobrych rękach. I wystarczyło ją przerzucić... Moment, jak będziemy tu, pojedziemy do góry... Czy my będziemy w stanie ją przerzucić? Bo teraz się zastanawiam... A pojedziemy do góry. Bo teoretycznie tamtą kulę bylibyśmy w stanie przerzucić tu, szybko przeskoczyć na tę stronę i mamy dwie kulki. I mając dwie kulki, no to sprawa robi się banalna. Ale może... Mając jedną kulkę też nie jest tak źle. Jeżeli stąd bylibyśmy w stanie tam dorzucić ją jakoś... Nie wiem, czy tam przed chwilą jak chodziliśmy była... O, tylko tu chyba nie dorzucimy jej. Dobra, zostań jeszcze na chwilę. Fajne, lubię takie zagadki środowiskowe. Trochę do pokombinowania. Trochę problemów do rozwiązania. No to wygląda tak, jakby ten pomost został stworzony specjalnie. Tylko gorzej jak to... Nieco inaczej, te kulki miały tu leżeć. Jakby został specjalnie stworzony po to, żeby sobie tutaj stanąć, wrzucić kulę do środka i otworzyć przejście, które nam jest tutaj potrzebne.
Ma to ręce i nogi. Nie wiem, czy tam nam się jeszcze kula nie przyda. Chyba, że w ogóle... O kurczę, jakby ten kulę z dołu udało się nam wrzucić tutaj, to byłby bajer. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy właśnie nie robię tego wszystkiego w zupełnie inny sposób, niż przewidzieli twórcy. Chociaż z tym też różnie bywa, bo wydaje mi się, że czasem twórcy czegoś nie przewidzieli, a później się okazuje, że to chyba było zgodnie z ich planem. Tylko czy my będziemy w stanie... Mam nadzieję, że będziemy w stanie tam wrócić na górę, bo zabieramy tę kulkę. A nie dorzucisz? Panie Jedi, co z tobą jest nie tak? Ło kurczę, on tej kuli to tu nigdzie nie przerzuci. No dobra, zobaczymy jeszcze, do tego miejsca będziemy mogli wrócić, bo może przerzućmy sobie tę kulkę tutaj na drugą stronę póki co, a nuż pojawią się nowe pomysły. Już myślę... A, o kurczę, o, ale to by dawało pewne możliwości, tylko zobaczmy co tu mamy. Bierzmy to. Miejsce mocy. Zręczność. A to z tymi atutami też był komentarz, że można by było trochę pokombinować, bo chyba coś nam się tam jeszcze trafiło. Bo domyślam się, że stąd tej kulki nie przechwycimy. A jednak mamy. O! Łe, no to teraz powinno się udać. Nie wiem, czy tak to miało wyglądać. Ale ostatecznie... Och, już myślałem, że odjeżdżę. Ostatecznie, jeżeli uda nam się przechwycić tę kulkę, a zakładam, że skoro ją byliśmy w stanie przerzucić tam, to jesteśmy w stanie też i ją wyciągnąć, no to zdobędziemy jeszcze sekret z tej miejscówki. Oby tak było. No to, kamień serca. Gdzieś to IQ 200 zachowane, chociaż nie było takie oczywiste na początku i w sumie dalej nie wiem, czy wszystko zrobiliśmy zgodnie ze sztuką. Wrzuć to tu. Wleci samo. Jest! Brama otwarta. No już tego tam nie wyciągniemy. Ale może i nie musimy. Dajcie jakiś fajny wąs. Staranność. Kurczę, to my się tyle staraliśmy, tylko żeby tę rękojeść tutaj dorwać. Dobra, trafimy. No. Trafiliśmy, a najlepsze, że jednak da radę wyciągnąć tę kulkę. Najlepiej jakbyśmy wyciągnęli ten spod naszych nóg. No i teraz obrócić to wszystko tam jakoś, w żart czy nie, bo rozumiem, że możemy stąd wychodzić już normalnie, więc rzucaj, panie koszykarz. Zastanawia mnie tylko, jak to mamy odpalić w tym miejscu, że... A, tu jest chyba dźwignia. No i bajer, prosto do wyjścia. Co prawda pewnie jakbyśmy zlecieli na dół, to po linie dałoby radę też wyskoczyć. Ale co, rozumiem, że szczelina zaliczona, tylko to daje nam do myślenia, bo okazuje się, że te bramy z X-em to niekoniecznie muszą oznaczać miejsca, do którego w tej chwili nie potrafimy wejść, tylko miejsce, które trzeba sobie odblokować. No i to by rzucało nieco inne światło na tą okolicę. No ale dobrze, to w takim razie mamy jeszcze dzisiaj dwie kropki do zaliczenia. Mogliby nam szybką podróż dać z każdego miejsca. Poszłoby pewnie sprawniej. No i wracamy na powierzchnię. Trochę mi jej tu brakowało. Panów odpuścimy. I zmykamy na południe, gdzieś tam do tego punktu szybkiej podróży. Zobaczymy, co jeszcze ugramy. Nie, no to podobają mi się te jaskinie Jedi. Świątynie Jedi. Zwał jak zwał. Tym to zabrało to czasu. Więc liczę, że trochę tego będzie tutaj. Czuję się nieco jak w grobowcach z Tomb Raider, więc mam wrażenie, że ta gra czerpała garściami właśnie moc z różnych tytułów. Moc jest z nami. Więc szybka podróż. Przenieś nas... To jest kolejna kropka. W okolice kantyny? Może kantyna, z niej można szybko wyjść. Na upartego dałoby radę pójść do ogródka też. Dyski danych wymienić. Ale to 4 znaleziono, czy 4 mamy łącznie? A mi tak chyba tam dopiero dyszka zrobi różnicę. O! Kolega, nie chciałbyś się przejechać? Ona chyba potrafią też skakać, tak? Potraficie atakować? Nie. Ale tak się zastanawiam teraz, jak jesteśmy na nim. Może podwójny skok tutaj? Nie. To jest dziwne, że tu nie możemy wskoczyć podwójnie. Szkoda. Ale kolega potrafi skakać. Mam nadzieję, że koleżanka nie będzie smutna, że jej ten strój zagrodowy uciekł. Ale powinno być szybciej. Chociaż czy on jest
Rzeczywiście taki szybki? Dawaj! Nie, wrac... Albo dobra, już jesteśmy prawie, że na miejscu. To któraś z tych dziur? O, chyba nawet ta przed nami. Chcesz zobaczyć fajną dziurę? Chodź, Necco. Wprowadzimy cię. O, idziemy. Albo i nie. Dobra. Gorzej jak to kolejna świątynia Jedi, znaczy gorzej. Może gorzej, lepiej, nie wiem jak to ocenić, bo no, patrząc na czas jaki zabiera, coś to hałasuje. To trochę to trwa, a z drugiej strony... Może i dobrze. Tam mamy się dostać. O, opuść się? Znaczy jak? A tu jeszcze coś innego jest. O! Jak my mamy to zrobić? Skok? Skok? Chyba poszło. Ale to, co wąsów nam nie chcą zmienić, to kurczę... No liczę na jakąś nową fryzurę, która by pasowała do tego, aby pójść dalej z nią, ale... Nie bardzo. Poczekamy jeszcze. Dobra. Niestety to nie był cel naszej misji. Ruszamy dalej. Chyba jakieś konstrukcje imperialne bardziej, patrząc na to, jak to się prezentuje. Coś nowszego. Albo i nie. Medytuj. Dobra, zalicz ten punkt. Centrum sterowania zestrojeniem. Okej. Okay. Co my tu mamy? Dlaczego to są na zielono? Ciekawe co to, mały. Ten na czerwono. Jakby... Kurczę, tu gdzieś widzieliśmy taką bramę i dwie na dole. To wygląda jak jakieś miejsca na mapie. To też. Tutaj, to my chyba w ogóle byliśmy przed chwilą, biegając po tej świątyni Jedi. Czyli to może są, ale to jakby było dziwnie połączone. No to trochę wygląda, jakbyśmy tu mieli ekrany, gdzie są przedstawione te świątynie Jedi. To, co zrobiliśmy. Więc jak zrobimy wszystkie, to coś odblokujemy, no bo nie możemy sami klikać. Może to coś się kryje tutaj właśnie. To też nie możemy kliknąć. Dobra, idźmy, zobaczmy. Ale ma to potencjał, taka tutaj myśl. Że świątynie Jedi mogą nas doprowadzić do czegoś więcej. Że to nam podpowiedzą. Imponujące. A więc to jest twoje królestwo. Pracuję z wieloma utalentowanymi naukowcami. Nie dorastają ci do pięt, Santari. A i tak utknęliśmy w martwym punkcie. Może ty przyniesiesz nam nieco szczęścia. Czyli rzeczywiście, to jest chyba... O, jakiś panel? To jest chyba nadświątynia Jedi. Aktywuj. Nieźle jak na opuszczoną placówkę. Coś włączyliśmy, ale nie wiem, co się zmieniło. A dobra, tam aktywowaliśmy. Ciężka sprawa, ale już więcej świateł nie dochodzi. Może też potrzebujemy więcej mocy. No dobra, to wygląda jak coś takiego, miejsce docelowe, podsumowanie wszystkich świątyń, ale nie wiem, czy to jest sześć, tam sześć było, czy osiem? No, czy to są wszystkie świątynie, które znajdują się na Kobo, czy ogólnie na różnych planetach? Więc tutaj będziemy mogli wbić na przykład na sam już koniec gry, bo nie wydaje mi się, żeby na Kobo było aż tyle miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, mówiłem, no? Wychodzimy stąd, no nic więcej stąd też nie wyciągniemy, więc... A w sumie to po co będziemy wychodzić? Mamy szybką podróż. W takim Muszę razie... Muszę czyścić umysł. Czyścimy umysł, resetujemy pamięć i lecimy do ostatniego miejsca, które nam zostało z takich, powiedzmy, istotnych punktów. Tutaj, tylko... Którędy tam się dostać? Przydałaby nam się zwykła mapa, bo nie wiem, czy lepiej stąd, szybką podróżą. Może zwykła mapa prawdę nam powie, a może się niczego nie dowiemy. Dobrze, idziemy! Zwykła mapa ma tutaj, o, informacje o przejściach. Chcemy się dostać, o kurcze, śledź zadanie. Tutaj. Więc by trzeba było jakoś jaskinią tu przejść, a żeby do tej jaskini się dostać, to trzeba wbić tu. Czyli tak naprawdę interesuje nas to przejście tutaj. Więc jakbyśmy wylądowali, kurcze, to było obok miejsca, po którym chodziliśmy.
Tylko zamiast schodzić na dół, trzeba było wejść do góry. No możemy wylądować tu i tam sobie później zejść niżej. Tylko teraz daj mi do myślenia. Ale nie, to coś jeszcze jest innego, jeszcze inny symbol. Myślę, że może idzie tam to otworzyć. No to idziemy tu, schodzimy na dół i skręcamy do tej dużej jaskini. Dobra, ma to chyba... A, inaczej, musimy szybką podróż wykorzystać. Ma to chyba ręce i nogi, a przynajmniej na to liczę. Szybka podróż. I tutaj, tak? Tu. No dzień dobry. Czyli co? Chyba tam mieliśmy lecieć. Szkoda, że te znaczniki, jak sobie narzucimy na mapę, to jakoś nas nie prowadzą do celu, albo czegoś więcej tu nie widać. W sumie... Halo? Płotka? A jesteś! Przejedźmy się, Bidi. No. Od Bidy daje radę. Tam w ogóle jakieś wejście jeszcze do góry. No to widać, to jest to, co wspomniałem wcześniej, ile tu jest jeszcze możliwości do zrobienia na Kobo. To jest jakaś brama. Albo tędy. Nie, to wygląda jakbyśmy tędy mieli bardziej iść. No zobaczymy. Zejdziemy na dół. Nieokiełznane zbocza. Tam jest ta brama z tych naszych... Okej. To coś widzieliśmy na komputerku. Właśnie... O, a tu są jeszcze jakieś moce. Właśnie coś mi się kojarzyło, że gdzieś w oddali taka brama u góry na dole. Wow! Za dużo was! Za dużo! Chociaż czekajcie kulki, znaczy teraz to za późno, ale ja nie wiem, czy gdzieś tu w okolicy nie potrzebowaliśmy jednej kuli. Jadą za nami? Jakby jechały za nami? Tak, mapa działa? Działa. Tak, o, to tam widać jest jeden punkt na kulkę. Dostaliśmy aż 3. Jedźcie za nami, nie walić czasem w tego kumpla. Dobrze właśnie, czułem, że gdzieś jakieś takie bramy mieliśmy w oddali. Coś mi się kojarzyło mocno. Gorzej, że tutaj czasem patrole chodzą. A kolejna sprawa, że nie wiem, gdzie była ta brama, która nas interesowała. Chyba tutaj? Mamy chwilę, nim to wybuchnie? Tak, tutaj. Chodźcie, chodźcie. Trochę martwi mnie to, że są dwie kule. Z jednej strony brałem specjalnie dwie, żeby mieć większą szansę, aby rozwalić przejście. Jeżeli coś by miał pójść... Nie uzbrajaj się! Z drugiej strony... O kurcze, tu są robale! No i jedna została. Może i spoko. Czekaj! Nie! Już jesteśmy tak blisko! Ojej, dobra. Nie! Zniszczą nam kulę! A tak dobrze było. Ech, przybiegnę z kolejną. Nie wiedziałem, że te kule też mogą się striggerować na te robaczki. No cóż. Jeszcze jedna chyba tam była. To większy problem nie trafić na żadnego przeciwnika, niż z tym już później transportem kulki, tak? To jest banał, ale mamy to. No! Miejsce mocy i przede wszystkim jakaś skrzynia. Umrzemy? Ufaj mocy, padawanie. Jest szansa, że umrzecie, tak? A to wszystko pod Suntory Cree. To od samej szefowej mieczyk tam wpadł? No i to mi się podoba. To mamy Kobo zaliczone na 100%, nic więcej nam nie potrzeba, do szczęścia. Lecimy pokazać Sir, co my to znaleźliśmy. No to przyznam, że jak na tak ważny instrument, to tak to jest schowane. Potrzebuję pomocy. Już mi lepiej. Dzięki. Delikatnie, chociaż wymagał trochę precyzji i zabawy, żeby nie trafić na przeciwników. No dobra, gdzie nasza podwózka? Jesteś, o! Dobra, jedziemy! I do celu prowadzi nas brama numer 1? Chyba tu w lewo, tak wydaje się mieć potencjał, chociaż z drugiej... A nie, tak, wydaje się mieć potencjał. No tu oczywiście z daleka widzimy świątynię numer 3, więc jakby jeszcze robić jeden odcinek na przykład z pobocznych, możemy do niej skoczyć, tak? Bo przypuszczam, że to też chwilę zajmie. Ale nie wiem, czy wszystkie świątynie są dostępne na Kobo. Patrząc na to, że są jednak 3, to może i 7 by się znalazło? Może nie wszystkie są dostępne już teraz? No jeżeli chodzi o samą planetę, to na pewno jest co tutaj jeszcze robić, bo spoglądając tam, w prawo, jakieś obozowiska, nie obozowiska, pewnie warto byłoby się i do nich kiedyś wybrać. Dzień dobry. Chyba jesteśmy w podpadku! Wręcz, panie Bima.
żeby nająć przewodnika. Chyba mamy szansę uratować kogoś, tylko gdzie ten ktoś po trzasku? Jak to tu wygląda? A nie, to do góry w lewo i mamy to. Może będziemy mogli się jakoś odwdzięczyć. O, idziemy, dawaj. O. Spokojnie, Nekko. Czekajcie chwilę. Bo my tak, tu mamy moc. Przemęczony kolega chce przekazać, że wolelibyśmy tu nie umierać. Że widzę, co tam stoi. Może na wszelki wypadek weźmy sobie trochę więcej życia. A rozumiem, że bez tych takich skaczących, biegających kolegów, to byśmy nie byli w stanie nawet zrobić tego typu misji. Nie trzeba przepraszać. Na pewno ci się opłaci. Teraz tak, czy my doskoczymy tutaj stąd? W górę! Dał radę. Oj, ale bestia chyba chce rzucać do nas. Tak, tak. Naganiacz, no proszę. Nagonimy, co to jest? LT? Chyba sobie przejście możemy wybudować. Tylko czy jest nam potrzebne? Czekaj, czekaj. Niech nam ktoś pomoże. Z tego, co podpowiadaliście, jeżeli chodzi o te bobki, to później mamy mieć jeszcze narzędzia, aby z nich korzystać, więc może tutaj nie ma problemu się dostać bez nich. A z takim, jak tu już się dzisiaj spotykaliśmy raz... Wow! Chyba nie wie, że tu jesteśmy. Wykorzystajmy to. Cyk! Oj! Miał pod żeberkę uderzyć? Nie tak! To miało się zakończyć! Wow! Dobra. Tak sobie myślę, że przecież my mogliśmy już odpalić tę moc, o którą tak bardzo tu walczyłem, na której mi tak... Oj, uciekaj! Tak bardzo mi zależało. Jakiś taki groźniejszy jest niż te wcześniejsze. No. Mhm. To chyba trzeba blokować. Nie, tego nie zblokujesz. To jest czerwone. Blokuj. Blok. Blok. I blok. I blok. I mamy gościa. Czemu się nie blok. Blok! A miał być blok na koniec. Daj syn! Nie, tego nie zblokujesz, jak standardowo. Normalnie to się przeciwnicy męczą. A tu widzę jakieś kombinacje, musimy uprawiać. Dobra. Jeszcze w dół. No i idealnie. Mamy go. Ha! Profesjonalnie pokonany stwór. To o co chodzi? Brawo, co za pokaz! Podejdź tu, mój drogi wojowniku! Nie widziałam takiej walki od czasu mistrzostw. Ten głos tak nieco inaczej, w inną stronę pobudził moją wyobraźnię, no ale cóż, jak już pomogliśmy, to może chociaż zapłacą. Jesteśmy twoimi dłużnikami! Co tu robicie? Szukaliśmy największych, najsilniejszych bestii do walk! Zwycięzca bierze wszystko! Na naszym stole holotaktycznym, oczywiście. Holotaktyka, hm? Tak jest! Pomogłeś nam zebrać potworne dane do naszej gry? Gdy tylko znajdziemy dla siebie jakiś spokojny kąt. Mój przyjaciel może będzie zainteresowany. Prowadzi salon Pajluny. A, tak. Ten salon w Azylu Wędrowca. Ta nora? Nie wiedziałem, że jest otwarta. Dobra, niech będzie. Z chęcią zaprezentujemy holotaktykę u Pajluny. Trochę rozruszamy to miejsce. Zbierajmy się, Tulimu. Wszystko w swoim czasie, Bima. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No to jak miło było się tu z nimi spotkać. Coś jeszcze gdzieś tu... No. Jeszcze to my tu wrócimy. Więc jak widać, Kobo ma przed nami parę sekretów, chociaż nie ma chyba na ten moment takich typowo fabularnych misji pobocznych. Może poczekamy na takie, może trzeba by było pobiegać, poszukać. Bo jeszcze część planety, no stoi przed nami, niekoniecznie otworem, bo na czerwono. Więc może powrócimy tu, jak tylko poznamy te moce. No to jest chyba coś, co widzieliśmy, gdzieś widzieliśmy tę osadę jeszcze. W oddali...
Więc jakoś to wszystko pogodzimy. Wróćmy jeszcze do salonu, pogadać z nimi, odblokować tę jedną moc, o której myślałem już wcześniej, bo wydaje mi się, że ona może być przydatna. Strasznie droga, ale patrząc na to, że pozwala wyprowadzić dodatkowy cios w trakcie walki, to chyba jest tutaj. No to mamy... a nie, stemy uzupełniają to niekoniecznie, to przejdź w lewo. To było... O, zmieszany umysł wydłuża czas? Nie, nic nie wydłuża. Przytrzymaj... też nie. Zaraz cię znajdziemy tą mocą. Tutaj to chyba koncentracja. Pierwsze trafienie wrogów pod wpływem spowolnienia nie spowoduje jego przerwania. Ciekawe, czy drugie spowoduje, czy ogólnie cały czas to spowolnienie będzie działać. Bo jakby cały czas nam działało, to by było spoko, bo do tej pory to mamy tak, że odpaliliśmy sobie slow-mo, no i niestety wrogowie przyspieszali potem. Może teraz nie będę już przyspieszać. Cóż tu mamy? Dalsze wydłużenie czasu trwania spowolnienia wrogów. A nie mamy punktu, bo jakby to się jeszcze udało nam odpalić, no to by wyglądało fajnie. To ile można tam życia ściągnąć, zanim przejdziemy do normalnej walki? No dobrze, ale wracamy do salonu jeszcze z nimi zagadać, żeby móc już bez problemu polecieć później do Sir. I... to gdzieś tu jest ten salon? Tu jest salon, lądowisko. No dobra, to jesteśmy na miejscu. Tutaj dwie sprawy. Powiemy jej, że zbadaliśmy jaskinię. Kal, słyszałam o komnacie medytacyjnej. Chcesz ją zobaczyć? Chciałabym, ale wejście wymaga nie lada akrobacji, a... Mógłbym spróbować. Spróbować? Powiedział gość, który umie wspiąć się na bazaltową kolumnę w czasie, w którym ja wpisuję datę w moim dzienniku. Życzę wam pomyślnych łowów. O, wskazała nam kolejną miejscówkę, dobrze wiedzieć. Kal, chłopcze! Hej, Skuwa. Jak woda? O, świetnie! Chciałem ci podziękować za użyczenie mi swego zbiornika. Wiele więcej miejsca dla wielu więcej rybek. Niech wiosła idą w ruch. Wiosna w ruch. No i... o. Co wy tu wymy... A może sala treningowa, tak sobie teraz myślę. Zbawca! Pozwól, że nas przedstawię. Nazywam się Bima Uk, a to moja wspólniczka, Tulimu. Jak widzisz, przygotowaliśmy w salonie miejsce do gry w holotaktykę. Jestem Kal. Cieszę się, że nic wam nie jest. A ja cieszę się, że ty też jesteś cały. Bez wątpienia umiesz wychodzić z tarapatów. Widzę, że masz droida towarzyszącego. Może poszerzyć twoją talię do holotaktyki przez skanowanie przeciwników. Rozumiem. Im więcej skanów zbierze Bidi, tym więcej opcji będę miał w grze. Dokładnie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zagrał tu i teraz. Pokażesz, co potrafisz? Czyli co, mamy jakąś minigrę? No to chociaż sobie raz zobaczmy. Trochę jak napad z Horizon. Wybierz przeciwnika, z którym chcesz się zmierzyć, pokonaj każdego z przeciwników, aby odblokować wyjątkowe nagrody. Kupuj jednostki za punkty bitewne i ustawiaj je na stole. Wyzwania składają się z kilku rund. Przegranie rundy kończy się porażką, a wyzwanie będzie trzeba rozpocząć od nowa. W każdej rundzie otrzymasz dodatkowe punkty bitewne, a niewykorzystane punkty zostaną przeniesione do następnej. Wygraj wszystkie rundy, aby ukończyć wyzwanie. Czyli jak to tu działa? Odblokowano jednostki. Trochę tego mamy. O, najpotężniejsze, 16 punktów. Wybierz przeciwnika. No to na początek po prostu ktoś najłatwiejszy targu. Chłopak do bicia, standardowo. Jak to ma działać? Jakiś samouczek? Ile mamy punktów? 6 na 6. To teraz nie wiem, czy lepiej wziąć sobie dwie trójeczki, ale to wyjdziemy na to samo, co nasz kolega. Walka wręcz? Nie, to chyba atak z dystansu, patrząc, że stoimy daleko. Albo rakietami go załatwić, albo... No dobra, zobaczmy, no to wiele nie wykombinujemy. Raz i drugą jednostkę, dwa. On ma to samo, czy on ma takie chodzące? A nie, to ma chodzące. Oj, to gorzej. A czy to są takie standardowe walki? Po nich możemy... Aha. Nawet nie było blisko! Nie no, to tak, to teraz już wiemy, jak to działa, czyli... Bardzo przykro. Spokojnie, wiemy, że tutaj strzały... Wygra. Jak to wyłączyć? Włączyć jeszcze raz! Podoba mi się! Kiedy mam zacząć mówić? Dobra.
Podoba mi się to, tylko przydałoby nam się więcej punktów, czyli potrzebujemy kogoś naprawdę mocnego, chyba że spróbujemy jeszcze inaczej. Szturmowiec, czystki z piką energetyczną, to po prostu trzeba znać przeciwników, kto może być dobry na kogo i na to wszystko... A co? Już myślałem, że tylko jedną jednostkę możemy dać. I na to wszystko dałbym strzelca tutaj z tyłu i zobaczymy, jak to wyjdzie. Rozpocznij walkę. Podstawowy strzelec, więc jeżeli się skupią na nim, to szybko padnie. Ale z drugiej strony, jeżeli trafi kogoś, to może na tym... O właśnie, zyskamy! No i to był dobry plan. To też takie trochę doświadczenie wyciągnięte z naszych walk tutaj jest wskazane, bo... Świetne trafienie! No właśnie. Pokazuje nam, jak możemy to wszystko rozegrać. Gorzej, że nie przenieśliśmy punktów, jeżeli znów... A, mamy 12 teraz. Mamy 12, ale mamy kogoś potężnego. Szkoda, ja bym... A, Imperium, Miejsce Chaosu. O kurczę, tak to możemy jeszcze pogodzić. Ja bym najchętniej... To podejrzał, kogo ma Targol, bo do końca nie kojarzy tych wszystkich jednostek. Ale może, jakbyśmy dali... Co my możemy? Trzech, no nie wiem, czy trzy jednostki też warto by było dawać. On nie będzie strzelał, więc tarcza nam się nie przyda jako tako. Nie wiem, kim jest ten potężny pan z kijem, ale jakbyśmy wrzucili na przykład droida, on jest dość mocny. I do tego dorzucili dowódcę szturmowców, to może... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Rozpocznij walkę. Kurczę, fajne, fajne, tylko trzeba jeszcze poznać siłę naszych jednostek. Ej, ale... Już myślałem, że nam droid się przewrócił od granatów. No strzel mu w plecy, no nie widzisz gościa? Trochę takie RNG to jest, trzeba przyznać. No nie wiem, czy jest niezła, patrząc na to, że gość z pałką zaraz podleci do naszego strzelca, to nic z tego nie będzie. No w końcu trafił, ale to jest chyba takie trochę liczone, nawet nie fizyczne trafienie, tylko gdzieś tam punkty w tyle się przeliczają, kto ile życia powinien stracić, no i czy wygrywa, czy nie. Nie! Moment, moment, to nie tak miało się skończyć. Traf go, wysadź go. No. Czemu nasz gość w ogóle go nie trafia? No strzel w niego, ile można czekać? A mieliśmy już wygraną w kieszeni, no. No ale jak można... Nie, możemy przyglądać tylko tak. Jak można tak nie trafiać? Cóż, spotkajmy się w drugiej rundzie. Może lepiej byłoby przenieść więcej punktów do drugiej rundy, a może weźmiemy sobie dwóch gości w tym stylu i strzelca... A, my mamy... Ile mamy punktów? 3 punkty, ale ten granatami rzuca nam za plecami. Można wycofać jednego zawodnika? No nie, nie będziemy wycofywać. Ten może... Albo dobra, dorzućmy trzech do walki wręcz, ale takich porządniejszych. Może to będzie też niezła strategia. Pobiją się zaraz, chociaż ten strzelec na tych podstawowych imperialnych jest całkiem spoko, choć widzę, że oni padają od wszystkiego. Przynajmniej nikt nam granatami nie rzuca. Ło, jak pobili, obili chłopaka, jakie on ma szansę z trzema. Strzelcy nie są tacy potężni, no w sumie w normalnej grze też tak to trochę to wygląda. No dobra, poznaliśmy. Zasady gry, pewnie jeszcze tutaj wrócimy się trochę pobawić, a póki co zostawimy ekipę w spokoju. O, Skuwa sam jest, z wąs, taki wąs od Skuwy. No zobaczymy, zwiększ swoje siły. Zobaczymy, więc w kolejnym odcinku chyba lecimy do Sir, chociaż jakby się uprzeć, znalazłoby się coś na jeszcze jedno poboczne spotkanie. Ale to jeszcze wyjdzie w pranie. Jeżeli okaże się, że będę w stanie jednego dnia nagrać dwa odcinki, to może tak to pogodzimy. Jeżeli no, zmieści się tylko jeden, bo praca nie pozwoli na więcej, no to będzie to tylko fabuła. A tymczasem jeszcze warto by było przeczytać jakąś lekturę, którą zdobyliśmy po drodze. A tej trochę tutaj było, jak cele Kree. Dwoje Jedi Republiki dyskutują o Santari Kree i jej celach. Szczególnie ponuje im gorliwość, z jaką dąży do wypełnienia tego zadania. Do tego we właściwym czasie. Kurczę, nie wiem, czy takie zostawianie na koniec jest dobre, bo sporo tego się zbiera. No ale mamy podsumowanie odcinka. Dwoje rycerzy Jedi rozmawia o uczennicy, która sobie nie radzi oraz naturze rozwoju, czyli co później sobie poradzi. Tajne spotkanie. Napis na ścianie wydrapany niechlujnym, łatwym do złamania dziecięcym szyfrem. Zobaczymy się później tam, gdzie zawsze. Chyba tak. Ślepy zaułek. Padawan próbuje rozwiązać zagadkę i chwilowo staje się sfrustrowany. Przerabialiśmy to też. Cierpliwość.
Dagangera i Santari Cree omawiają plany wobec Tanaloru. Dagan wyraża frustrację, że ukończenie tak ważnego dzieła zbytnio się opóźnia. Schronienie ostatniej szansy, gdy z nieba zaczął lać się ogień. Odseparowana grupka Jedi schroniła się w jednej z komnat medytacyjnych. Okej, mamy cię. Cykl życia. Chociaż Muzi zasłynęła jako łowczyni, to potrafi też uszanować i docenić równowagę panującą na planecie i naturalną kolej rzeczy. Dobrze, i Bima Tuli. Tuli prowadzi własną grę w holotaktykę za pomocą swojego niepozornego pracownika, Bimy, który posiada przerośniętą osobowość i dar bogatej wymowy. No, to mamy już wszystko. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.